Dzień dobry Państwu, nazywam się Ireneusz Szkolenda, jestem przewodniczącym Rady Gminy Turek i mam zaszczyt i przyjemność w imieniu koleżanek i kolegów przewodniczących poprowadzić dzisiejszą uroczystą sesję. Dziękuję Wam za zaufanie. Czując swoją powinność, otwieram uroczystą sesję połączonych Rad Miast i Gmin Powiatu Tureckiego zwołaną dla uczczenia 30. rocznicy wolnych wyborów. Na początku chciałbym przywitać przewodniczących rad wraz z radnymi, burmistrzów i wójtów poszczególnych samorządów. Witam przewodniczącą Rady Miejskiej Turku Mariolę Kaczyńską-Siwek wraz z radnymi oraz burmistrzem Romualdem Antosikiem. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej Tomasza Gila wraz z radnymi oraz burmistrzem Tadeuszem Geblerem. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie Andrzeja Janczewskiego wraz z radnymi oraz burmistrzem Krzysztofem Romanem. Witam przewodniczącą Rady Gminy Władysławów Krystynę Michalak wraz z radnymi oraz panią wójt Elżbietą Klanowską. Witam przewodniczącego Rady Gminy Brudzew Kazimierza Wdowińskiego wraz z radnymi oraz wójtem Cezarym Krasowskim. Witam przewodniczącego Rady Gminy Malanów Karola Puciennika wraz z radnymi oraz wójta gminy Malanów Ireneusza Augustyniaka. Witam przewodniczącego Rady Gminy Przykona Maksymiliana Majkrzaka wraz z radnymi oraz wójtem Mirosławem Gruniszewskim. Witam przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn Piotra Geblera wraz z radnymi oraz wójtem Janem Nowakiem. Witam radnych Rady Gminy Turek oraz wójta Karola Mikołajczyka. Witam zastępców burmistrzów, zastępców wójtów, sekretarzy i skarbników samorządów powiatu tureckiego. Witam sołtysów, a także dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miast i gmin. Witam dyrektorów oddziałów i kierowników referatów samorządu powiatu tureckiego. Teraz poproszę wszystkich o powstanie i odśpiewanie hymnu narodowego. To hymn. Mnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do powitania zaproszonych gości, proszę o krótkie wprowadzenie do dzisiejszej sesji przewodniczącą Rady Gminy Władysławów Krystynę Michala. Proszę bardzo. Na posiedzeniu Związku Gmin Powiatu Tureckiego podjęto decyzję o zorganizowaniu uroczystej sesji połączonych rad miast i gmin powiatu tureckiego z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów celem uczczenia demokratycznych wyborów do Sejmu i Senatu. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. W tym miejscu z prawdziwą przyjemnością w imieniu organizatorów witam przybyłych na dzisiejszą sesję gości w osobach. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Bartosika.
posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszka Galemby. Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Sobczaka. Starostę tureckiego Dariusza Kałużnego. Wicestarostę powiatu tureckiego Władysława Karskiego. Witam przedstawicieli partii i stronnictw politycznych, przedstawicieli służb oraz przybyłe media. Witam wszystkich Państwa, którzy przybyliście na dzisiejszą sesję, a których nie wymieniłem, bardzo serdecznie jeszcze raz witam. W tym miejscu proszę jeszcze raz wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci wszystkich tych, którzy swoją odwagą i bohaterstwem poprzez zrywy wolnościowe przyczynili się do Okrągłego Stołu, a w konsekwencji do przeprowadzenia wolnych wyborów. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę pana burmistrza miasta Turku, Romualda Antosika, gospodarza tego miejsca, o wygłoszenie okolicznościowego referatu. Poproszę, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie w naszym mieście. Jest mi niezmiernie miło, że udało nam się doprowadzić do szczęśliwego finału tą dzisiejszą uroczystość. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Takimi słowami 20 października 1989 roku w dzienniku telewizyjnym aktorka Joanna Szczepkowska podsumowała temat wyborów. Szanowni państwo, koniec lat 80. i początek lat 90. przyniósł na terenie kraju znaczne ożywienie życia politycznego. W społeczeństwie odczuwało się atmosferę chęci dążenia do zmian ustrojowych. Nadzieję na ich wdrożenie dały obrady Okrągłego Stołu, które odbywały się od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku i skupiły przedstawicieli władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, demokratycznej opozycji oraz strony kościelnej. W wyniku przeprowadzonych rozmów strony ustaliły utworzenie Senatu z liczbą 100 senatorów, kwotowe wybory do Sejmu, w którym 65% miejsc miało być zagwarantowane dla koalicji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego, 35% dla opozycji oraz 5% dla prokomunistycznych organizacji katolików, takich jak Stowarzyszenie PAKS. Utworzenie Urzędu Prezydenta PRL, wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe na 6-letnią kadencję. Zwiększenie roli Sejmu jako naczelnego organu państwa. Likwidację Rady Państwa. Zmianę prawa o stowarzyszeniach, która umożliwiła rejestrację NSZZ Solidarność, NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Zwiększenie kompetencji Trybunału Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostęp opozycji do mediów. Reaktywowanie tygodnika Solidarność i powstanie dziennika opozycyjnego Gazeta Wyborcza. Szanowni Państwo, realizując uzgodnienia Okrągłego Stołu z 7 kwietnia 1989 roku, Sejm PRL znowelizował Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Tego samego dnia przyjął również ordynacje wyborcze do Sejmu PRL oraz do Senatu PRL. Dnia 13 kwietnia 1989 roku Rada Państwa podjęła uchwałę o zarządzeniu wyborów do obu izb parlamentu na dzień 4 czerwca 1989 roku, określając datę 18 czerwca jako datę głosowania ponownego. Rozpoczęły się przygotowania do wyborów. Do kampanii wyborczej zarówno Komitet Obywatelski, jak i władze PRL podeszły bardzo poważnie. Strategia opozycji była bardzo dokładnie przemyślana. Polegano głównie na działaczach związkowych oraz inteligencji katolickiej w terenie. Zakładali oni regionalne oddziały komitetów obywatelskich, starając się utworzyć oddolny, społeczny ruch popierający Solidarność.
Głównym pomysłem opozycji na kampanię okazał się projekt wykonania serii plakatów wyborczych prezentujących kandydatów w Towarzystwie Lecha Wałęsy. Jak się okazało, była to doskonała metoda promowania działaczy Solidarności, która dawała wiarygodności często mało znanym startującym. Ze względu na problemy z dostępem do mediów, opozycja organizowała liczne spotkania z wyborcami, w których uczestniczyli dobrze znani aktorzy, artyści czy muzycy. Przygotowano także liczne ściągi, jak głosować oraz serię naklejek wyborczych, które można było zauważyć w miejscach publicznych. Ponadto wznowiono wydawanie tygodnika Solidarność, a 8 maja ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej, która odegrała ogromną rolę dla propagandy opozycyjnej. W ten sposób udało się w znacznym stopniu docierać do społeczeństwa, a jednocześnie, choć w części, przełamać monopol informacyjny PZPR, która w dalszym ciągu cenzurowała audycje wyborcze w telewizji i radiu. Strona rządząca przez cały okres kampanii wyborczej prowadziła działania zmierzające do dyskredytacji opozycyjnych kandydatów. W tym celu poza wspomnianą cenzurą wykorzystywała Służbę Bezpieczeństwa, która prowadziła działalność mającą na celu dezinformację społeczeństwa, ponadto niszczyła plakaty wyborcze, zastraszała i aresztowała kandydatów opozycji. Szanowni Państwo, ożywienie polityczne dotarło także do Turku i okolicznych miejscowości. Jeszcze w 1987 roku na terenie miasta zawiązało się duszpasterstwo ludzi pracy Wspólnota, którego członkowie wywodzili się ze struktur solidarnościowych miejscowych zakładów pracy. Wśród nich prym wiedli członkowie związków z elektrowni, kopalni czy służby zdrowia. Nie zabrakło także nauczycieli. Swoją siedzibę zorganizowali na terenie miejscowej plebanii w dawnym domu katolickim. W roku następnym ujawnił się także Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny NSZZ Solidarność z Jerzym Żurawieckim na czele. Od tego czasu rozpoczęły się regularne zebrania miejscowej opozycji, której celem była walka z władzami komunistycznymi oraz przygotowanie się do nadchodzących wyborów. W kwietniu 1989 roku lokalna opozycja powołała do życia Komitet Obywatelski Solidarność, na czele którego stanął adwokat Zbigniew Majcherek. Głównym zadaniem komitetu było przygotowanie na gruncie lokalnym kampanii dla kandydatów opozycji antykomunistycznej, wśród których był turkowianin Jerzy Żurawiecki startujący do Sejmu. Działacze lokalnego Komitetu Obywatelskiego Solidarność okazali się bardzo skuteczni w swoim działaniu. Turek i okoliczne miejscowości w krótkim czasie zostały oklejone materiałami wyborczymi, wśród których prym wiodły plakaty kandydatów z Lechem Wałęsą, naklejki "Pierwszy raz możesz wybrać, wybierz Solidarność" i "Twoją szansą Solidarność". Od samego rana w niedzielę 4 czerwca 1989 roku zostały otwarte lokale wyborcze. Frekwencję wyborczą w skali kraju oceniono na niezbyt wysoką, gdyż nie głosowało ponad 10 milionów uprawnionych, co można było tłumaczyć przeświadczeniem, że wybory i tak nic nie zmienią w panującej sytuacji politycznej kraju. Na terenie miasta oraz okolicznych miejscowości kampania przebiegała raczej spokojnie. Nie odnotowano większych incydentów, poza kilkoma przypadkami szykanowania członków Komitetu Obywatelskiego Solidarność i niszczeniem materiałów wyborczych należących do opozycji. Podobna atmosfera panowała w dniach wyborów 4 i 18 czerwca. Mieszkańcy Turku i okolic po wielu latach przerwy brali udział w wyborach do Sejmu i Senatu. Dla wielu z nich prawdziwym przeżyciem było oddanie głosu, bo liczyli na zmianę sytuacji w kraju. Szanowni Państwo, pierwsze wyniki zelektryzowały opozycję i PZPR. Wszystko wskazywało, że Komitet Obywatelski Solidarność odniósł niebywałe zwycięstwo. Ze 161 miejsc w Sejmie dostępnych w wolnych wyborach w pierwszej turze opozycja zdobyła 160, a pozostały kandydat przeszedł do drugiej tury. Ze 100 miejsc w Senacie w pierwszej turze kandydaci Solidarności obsadzili 92, a o pozostałych mandatach również miała rozstrzygnąć druga tura. Z kolei partyjni kandydaci zajmujący 65% miejsc zagwarantowanych okrągłym stołem nie otrzymali więcej niż kilka procent głosów i o swoje mandaty musieli walczyć w drugiej turze. Klęskę poniosła Lista Krajowa, z której tylko 2 na 35 startujących uzyskało więcej niż wymagane 50% głosów. W rejonie turkowskim kandydaci Komitetu Obywatelskiego Solidarność uzyskali 62% i 66% głosów. Jednak najważniejszą konsekwencją wyborów był fakt, iż w ławach poselskich zasiadł turkowianin Jerzy Żurawiecki, który otrzymał ponad 60 tysięcy głosów.
23 czerwca 1989 roku nowo wybrani posłowie i senatorowie opozycji utworzyli Obywatelski Klub Parlamentarny. Pierwszym zadaniem, z jakim mieli się zmierzyć, był wybór prezydenta. Po blisko 3-tygodniowych rozmowach i konsultacjach w dniu 19 lipca Zgromadzenie Narodowe składające się z obu izb wybrało na najwyższy urząd w państwie Wojciecha Jaruzelskiego. Kandydatura generała przeszła zaledwie jednym głosem, bardzo dobitnie pokazując, jak słabym mandatem do rządzenia dysponują komuniści. PZPR, chcąc za wszelką cenę ratować swoją pozycję, na stanowisko premiera desygnował Czesława Kiszczaka. 25 lipca Lech Wałęsa zdecydowanie odrzucił tę kandydaturę, oświadczając, że czas, by władze w Polsce przejęły siły cieszące się zaufaniem narodu. Tym samym na premiera wyznaczył Tadeusza Mazowieckiego. Wśród 24 członków gabinetu Tadeusza Mazowieckiego połowa wywodziła się z Solidarności, po 4 z ZSL i z PZPR, 3 ze Stronnictwa Demokratycznego, 1 był bezpartyjny. Szanowni Państwo, wybory parlamentarne 4 czerwca 1989 roku dały sygnał do mających nadejść zmian ustrojowych nie tylko na terenie Polski, ale także na terytorium krajów tzw. bloku wschodniego. W kolejnym roku, w maju, odbyły się wybory samorządowe, w których także zdecydowane zwycięstwo odnotował Komitet Obywatelski Solidarność. W Turku na 30 mandatów w Radzie Miejskiej kandydaci komitetu zdobyli 28 miejsc. Podobnie było w sąsiednich gminach. Dziś, po 30 latach od wyborów czerwcowych 1989 roku, my, burmistrzowie, wójtowie, radni miast i gmin oraz zgromadzeni w tej sali, jesteśmy spadkobiercami tamtych wydarzeń i nie możemy zaprzepaścić idei tamtych dni, stojąc na straży demokracji samorządowej. I tak jak zostało to zapisane w Warszawskiej Deklaracji Wolności, wolność i solidarność stanowią fundamentalne wartości, na których powinny być oparte stosunki między ludźmi. Są nadal aktualne i stanowią wyznacznik na kolejne lata naszej działalności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Szanowni Państwo radni, szanowni goście, w tym miejscu przyszedł czas na podjęcie okolicznościowej uchwały w sprawie uczczenia 30. rocznicy wolnych wyborów. Zanim to uczynimy, poproszę przewodniczącą Rady Miejskiej Turku, Mariolę Kazrzyńską-Siwek, o odczytanie tej deklaracji. Uchwała nr 1 Zgromadzenia Samorządów Ziemi Turkowskiej z dnia 31 maja Anno Domini 2019. Deklaracja w sprawie uczczenia 30. rocznicy wolnych wyborów. W dniu 4 czerwca 1989 roku w wyniku ustaleń podjętych przy Okrągłym Stole odbyły się pierwsze w historii Polski po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne wybory do przywróconego Senatu. Włączając się w obchody 30. rocznicy wolnych wyborów, Zgromadzenie Samorządów Ziemi Turkowskiej, Rada Miejska Turku, Rada Gminy Turek, Rada Gminy Malanów, Rada Gminy Władysławów, Rada Gminy Brudzew, Rada Miejska w Dobrej, Rada Gminy Przykona, Rada Miejska w Tuliszkowie, Rada Gminy Kawęczyn upamiętnia 30. rocznicę częściowo demokratycznych wyborów do Sejmu oraz demokratycznych wyborów do Senatu. Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej o mandaty posłów i senatorów mogli walczyć ludzie spoza partii komunistycznej. Wreszcie, po latach wrzucenia karty do głosowania do urny wyborczej miało nie być pustym gestem. Wybory zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego. Jednocześnie obóz PRL-owskiej władzy poniósł porażkę. W wyniku wyborów czerwcowych Polska stała się pierwszym państwem tzw. bloku wschodniego, w którym przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Wybory te stanowią symbol pokojowej transformacji systemu komunistycznego, bez przemocy i nienawiści. Są uznawane za moment przełomowy dla procesu przemian politycznych w Polsce, a następnie w innych krajach bloku sowieckiego. Zapoczątkowały zdecydowane przyspieszenie transformacji ustrojowej. Historyczny przełom, wywalczony przez solidarną postawę milionów Polaków, pozwolił na odzyskanie wolności.
a także wyzwolił ogromną inicjatywę, której owocem jest poziom rozwoju naszego kraju. Wybraliśmy wolność, dlatego tak ważny jest dzień 4 czerwca 1989 roku. Zgromadzenie Samorządów Ziemi Turkowskiej, Rada Miejska Turku, Rada Gminy Turek, Rada Gminy Malanów, Rada Gminy Władysławów, Rada Gminy Brudzew, Rada Miejska w Dobrej, Rada Gminy Przykona, Rada Miejska w Tuliszkowie, Rada Gminy Kawęczyn w związku z 30. rocznicą wolnych wyborów oddaje szacunek, cześć i hołd wszystkim tym, którzy przyczynili się do zwycięstwa pokojowej rewolucji 1989 roku, dzięki czemu możemy samodzielnie budować wolną ojczyznę i decydować o swoim losie. Jednocześnie Zgromadzenie Samorządów Ziemi Turkowskiej apeluje do wszystkich naszych mieszkańców oraz organów, instytucji i organizacji o godne upamiętnienie i uczczenie 30. rocznicy wolnych wyborów. Szanowni Państwo, pod niniejszą uchwałą widnieją nazwiska przewodniczących Rad Ziemi Turkowskiej, a mianowicie przewodniczącej Rady Gminy Władysławów pani Krystyny Michalak, przewodniczącego Rady Gminy Turek pana Ireneusza Kolendy, przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuliszkowie pana Andrzeja Janczewskiego, przewodniczącego Rady Brudzew pana Kazimierza Wdowińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej pana Tomasza Gila, przewodniczącego Rady Gminy Malanów pana Karola Płóciennika, przewodniczącego Gminy Przykona pana Maksymiliana Majchrzaka, przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn pana Piotra Geblera oraz przewodniczącej Rady Miejskiej Turku, a więc mojej osoby. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Oczytaną uchwałę proponuję przyjąć przez aklamację. Tę formę przyjęcia uzgodniliśmy ze wszystkimi przewodniczącymi na ostatnim posiedzeniu zespołu do spraw przygotowania tej sesji na wspólnym spotkaniu odbytym w ostatnim tygodniu. Jeśli ze strony państwa nie usłyszę innych głosów, sprzeciwu, w taki sposób uchwała zostanie przyjęta. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że radni Rad Samorządów Powiatu Tureckiego obecni na uroczystej sesji przyjęli uchwałę w sprawie uczczenia 30. rocznicy wolnych wyborów poprzez aklamację. Dziękuję jeszcze raz wszystkim Państwu radnym. W tym momencie poproszę wszystkich przewodniczących rad o złożenie podpisów pod uchwałą. W pierwszej kolejności poproszę przewodniczącą Rady Miasta Marię Kadrzyńską-Siwę. Proszę bardzo. Poproszę przewodniczącego Rady Gminy Malanów Karola Płóciennika. Poproszę przewodniczącą Rady Gminy Władysławów Krystynę Michalak. Poproszę przewodniczącego Rady Gminy Dobra Tomasza Gila. Poproszę przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Tuliszków pana Andrzeja Janczewskiego. Poproszę przewodniczącego Rady Gminy Brudzew Kazimierza Wdowińskiego. Poproszę przewodniczącego Rady Gminy Przykona Maksymiliana Majchrzaka.
Poproszę przewodniczącego Rady Gminy Kawęczyn Piotra Keblera. Poproszę przewodniczącego Rady Gminy Miejskiej Turek pana Ireneusza Kolendę. Dziękuję bardzo za złożone pod uchwałą podpisy. Teraz nastał moment wystąpienia zaproszonych gości. Poproszę posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Bartosika. Proszę bardzo. Szanowny panie pośle Rzeczypospolitej Polskiej, szanowny panie radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, panie starosto, panie wicestarosto, szanowni państwo przewodniczący rad wraz z radnymi samorządów z naszego powiatu, szanowna pani wójt, panowie burmistrzowie, wójtowie z naszego powiatu, wszyscy państwo zgromadzeni na dzisiejszej uroczystej sesji. Dostojni państwo, możemy się dziś cieszyć i radować. Żyjemy w wolnej, demokratycznej ojczyźnie. Możemy stanowić o przyszłych losach naszego kraju. Możemy stanowić o losach naszych gmin i miast. To wszystko zasługa wielu pokoleń naszych rodaków, którzy o wolność walczyli, którzy doprowadzili do tego, że my współcześnie tą wolność możemy zagospodarowywać. Dostojni państwo, 4 czerwca 89 roku, niezmiernie ważny dzień w historii naszego kraju, punkt zwrotny, dzień, w którym Polacy w niecałkiem demokratycznych wyborach po kompromisie Okrągłego Stołu zdecydowali, że w naszym kraju nastąpią zmiany, że pójdziemy drogą demokracji. Zanim jednak to się wydarzyło, podpisano kompromis, doprowadzono do kompromisu z komunistami przy Okrągłym Stole. Kompromis ten jakże daleki od oczekiwań ówczesnej opozycji. Często mówi się, że Okrągły Stół spowodował, że w sposób bezkrwawy w Polsce przekazano wolność i doprowadzono do wolnych wyborów, ale nic, drodzy państwo, mylnego, bo przecież to lata walki, trzeba by przypomnieć tutaj ofiary poznańskiego czerwca 1956 roku, rok 1970 i Wybrzeże 76, Radom, ofiary stanu wojennego. Ile nieszczęść, ile cierpień, ile wyrzeszeń i wyrzeczeń. To nie stało się w sposób pokojowy. Komuniści walczyli z naszym narodem. Komuniści twardo trzymali się władzy. Dobrze, że ten kompromis przy Okrągłym Stole został zawarty i 4 czerwca 89 roku to bardzo ważny dzień w historii i dobrze, że on się wydarzył, że mieliśmy szczęście, że on nadszedł. Ale jakże niedoskonałe było to porozumienie Okrągłego Stołu. Jakże daleka przed nami wówczas była jeszcze droga do wolności. Bo przecież na mocy tego porozumienia po wyborach 4 czerwca prezydentem Polski zostaje oprawca komunistyczny odpowiedzialny za to, co stało się na Wybrzeżu w roku 1970.
Komuniści nie zostają całkowicie odsunięci od władzy, uwłaszczając się bardzo często na majątku narodowym. A i potem nasz naród musiał przeżywać przecież ciężkie chwile, bo plan Balcerowicza, który tak bardzo dotknął nas, tych małych, wiejskich środowiskach, ileż niesprawiedliwości. A trzeba tu i wspomnieć o rządzie Jana Olszewskiego, który w takich, a nie innych okolicznościach upadł. Pierwszym rządzie, który dążył do przystąpienia naszej ojczyzny do Paktu Północnoatlantyckiego, który pierwszy prowadził do tego, abyśmy znaleźli się we wspólnotach europejskich. Upadek tego rządu Jana Olszewskiego to przecież pokłosie porozumienia Okrągłego Stołu wynikające z tego, że komuniści nie zostali odpowiednio rozliczeni. Pamiętamy wszyscy przecież grubą kreskę. Ale mówiąc o tamtej historii, trzeba też pamiętać o tych wszystkich, którzy tu, na terenie powiatu tureckiego, w naszych gminach, walczyli o to, aby i tu nastały zmiany. Ja wspomnę tylko jedno nazwisko, bardzo ważne, człowieka niezłomnego. Myślę tu o Stefanie Piotrowskim z Solidarności, który swoje po prostu musiał odsiedzieć i odcierpieć. Człowiek skała, który wytrzymał to wszystko, nigdy nie aspirował do żadnych stanowisk i urzędów. Warto o nim pamiętać. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo podziękować przewodniczącym rad z terenu powiatu tureckiego za zorganizowanie tej sesji, za zorganizowanie tego wydarzenia. Jakkolwiek byśmy nie oceniali tamtych dni, warto o 4 czerwca 1989 roku pamiętać i trzeba przyznać, że to był zwrot naszej ojczyzny w dobrym kierunku. Dostojni Państwo, są tu przede wszystkim samorządowcy. Chciałbym życzyć, abyśmy w naszej wolnej, demokratycznej ojczyźnie dążyli zawsze do wolności i tę wolność szanowali. Chciałbym życzyć, aby samorządy z terenu powiatu tureckiego, powiat turecki, wszystkie gminy rozwijały się, realizowały swoje cele. Żyjemy w wolnej i demokratycznej ojczyźnie. Wykorzystujmy to. Bardzo się cieszę, że w tle dzisiejszej sceny jest ta lokomotywa, ten pociąg. Mam nadzieję, że na kolejną rocznicę w Turku będziemy się cieszyć tym, że będzie tutaj kolej, szerokotorowa kolej. Będzie to wydarzenie historyczne dla naszego miasta. Dziękuję tym pomysłodawcom całej inscenizacji dzisiejszej. Jest na frontonie tej lokomotywy napis 40, może na 40 lecie. Myślę, że wcześniej wolnych, niecałkowicie wolnych wyborów 4 czerwca ta kolej do Turku dotrze. To dobry znak, dobry symptom dzisiejszego wydarzenia. Szanowni Państwo, na zakończenie chciałbym raz jeszcze wszystkim samorządowcom życzyć wszelkiej pomyślności, ale przede wszystkim pochylić się tym, którzy o wolność walczyli. Wszystkim tym działaczom Solidarności, znanym i nieznanym, tych, którzy pełnili różne funkcje, ale także tym bezimiennym, którzy dla idei, którzy dla sprawy, którzy dla naszej ojczyzny nie szczęścili sił, środków, zdrowia, a często i życia. Podziękować im za to, że dziś możemy się cieszyć wolnością, że dziś żyjemy w wolnej, najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Jeszcze to jest drobny komunikat ze strony pana dyrektora. Przepraszam bardzo.
3 auta proszone są o przeparkowanie. Jedno zablokowało kogoś, jakiejś pani się bardzo spieszy do Konina i to jest Skoda PTU KS47. To takie auto prosimy o przestawienie. I 3 kolejne auta, które stoją tu na samym wjeździe, no niestety muszą wjechać służby. Musi wjechać karetka, która musi stać bliżej. To jest tak PTU HM77 i PTU 6404E oraz PTU 7766E. Prosimy właścicieli o przeparkowanie tych aut, bo nie rozpoczniemy koncertu później. Dziękuję za informację. Teraz poproszę pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszka Galembę o zabranie głosu. Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, panie pośle, panie burmistrzu, szanowni państwo starostowie, burmistrzowie, wójtowie, samorządowcy, jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj w tak uroczystej sesji mogę z państwem tutaj być. To wielki zaszczyt dla mnie. I gratuluję na samym początku tej zgody, którą tutaj wyrażacie. My wszyscy jesteśmy winni tym poprzednikom, którzy walczyli o tą wolność, abyśmy o niej pamiętali. Nie byłoby wolności bez solidarności. Nie byłoby wolności bez wsparcia Kościoła. Nie byłoby wolności bez Jana Pawła II. Te wszystkie elementy pozwalają nam dzisiaj żyć w wolnej Polsce. I dziękuję, że pani przewodnicząca odczytała częściowo wolnych wyborów. Wiemy, że przez te lata również było wiele zła. I do dzisiejszego dnia, obserwując tą politykę. Bo przecież nawet dzisiaj, w tych obecnych czasach, w tej minionej kampanii, mieli odwagę ci, co uczestniczyli w tej żelaznej kurtynie. Przecież ona sama by się nie przewróciła. Tylko przy tym ruchu Solidarności, ruchu Kościoła, tak jak powiedziałem, Jan Paweł II wspierał te działania wszystkie. Pozwolił, aby ta żelazna kurtyna raz na zawsze, te mury, które dzieliły nas, padły. I dokonało to się. Ale ci ludzie, którzy uczestniczyli w tamtych czasach, którzy wspierali i byli przeciwni, oni dzisiaj byli i są na pierwszych szeregach niektórych, można powiedzieć, partii politycznych i dzisiaj dalej są u władzy w Europie. Dziękuję wszystkim, którzy biorą odpowiedzialność za naszą ojczyznę i myślą o przyszłości, bo nigdy, tak jak miłość nie jest dana raz na zawsze, musimy o nią zabiegać i tak samo wolność nie jest nigdy dana nam na zawsze. Widzimy przecież nawet w Europie. Wszyscy jesteśmy już obojętni. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, wszyscy się przejęli. Ogromny wrzawa państw i decydentów Unii Europejskiej i świata. Ale przyzwyczailiśmy się. I dzisiaj trwa tam wojna. My żyjemy beztrosko. Przecież możemy porównać się do ryb. Ryby w wodzie żyją beztrosko. One myślą cały czas, że są wolne. Ale gdy zabraknie im wody, co wtedy? To nasze pokolenia. My tu i teraz jesteśmy winni, aby zostawić przyszłym pokoleniom czyste powietrze i wolną Polskę. I tego państwu również na ziemi tureckiej wszystkim życzę. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo panu posłowi. Szanowni państwo, nadszedł moment zakończenia dzisiejszej sesji. Stwierdzam wyczerpanie porządku obrad uroczystej sesji połączonych rad miast i gmin powiatu tureckiego zwołanej dla uczczenia 30. rocznicy wolnych wyborów. Dziękuję przewodniczącym rad, radnym, burmistrzom, wójtom, zaproszonym gościom, wszystkim uczestnikom za obecność i uwagę. W sposób szczególny pragnę podziękować burmistrzom i wójtom, że aktywnie włączyli się w organizację dzisiejszej uroczystej sesji.
Dziękuję gospodarzowi miejsca, panu burmistrzowi miasta Turku Romualdowi Antosikowi oraz zastępcy burmistrza Jerzemu Kurzawie za aktywne włączenie się w organizację sesji. Dziękuję panu Krzysztofowi Kolędzie, dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku i osobom, które pomagały w przygotowaniach za przygotowanie dzisiejszej sesji w tak piękny sposób. Dziękuję paniom z Biura Rad za waszą pracę, za rozesłanie zaproszeń na dzisiejszą sesję, za zaangażowanie w to, aby dzisiejsza sesja przebiegła jak najlepiej. Dziękuję wszystkim tym, których nie wymieniłem, a którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby tę sesję dzisiaj tu odbyć i upamiętnić tę 30. rocznicę wolnych wyborów. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na koncert wolności w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w 80 minut dookoła świata pod batutą pani Agnieszki Tuczmal. Chwila przerwy na przemeblowanie i zapraszam na koncert.